poród to szereg następujących kolejno po sobie procesów, które powodują wydalenie z macicy płodu, wód płodowych i popłodu, czyli łożyska. Płód musi się tak dostosować do przestrzeni kanału rodnego, aby pokonać drogę jak najmniejszym obwodem. O rozpoczęciu porodu mówimy wtedy, gdy występują regularne skurcze mięśnia macicy w odstępach co najmniej 10-minutowych, które powodują skracanie i rozwieranie szyjki macicy. W czasie porodu wyróżniamy 4 okresy, fazy. Pierwszy okres rozwierania od początku porodu do całkowitego rozwarcia szyjki macicy. Drugi okres wydalania od całkowitego rozwarcia do urodzenia noworodka. I okres trzeci. Łożyskowy, od urodzenia noworodka do wydalenia z jamy macicy popłodu, czyli łożyska. Okres czwarty to wczesny okres poporodowy, obejmuje dwugodzinny okres ścisłego nadzoru po urodzeniu dziecka. Pierwszy okres porodu trwa najdłużej, średnio od 6 do 12 godzin. Na początku czynność skurczowa mięśnia macicy jest zazwyczaj słaba i niezbyt bolesna. Jednak wraz z postępem porodu zwiększa się częstotliwość, czas trwania oraz natężenie skurczów. Skurcze mają charakter falisty i składają się z 3 kolejno po sobie następujących faz: narastania, szczytu i zanikania. Aktywność skurczowa mięśnia macicy powoduje silny napór części przodującej płodu, który powoduje skracanie i rozwieranie szyjki macicy. Procesowi temu często towarzyszy skąpe krwawienie lub plamienie. Pod wpływem nasilających się skurczów mięśnia macicy jednocześnie następuje skracanie szyjki macicy oraz rozwieranie ujścia zewnętrznego. Pod koniec pierwszego okresu porodu często pęka pęcherz i odpływają wody płodowe. Pęknięcie pęcherza płodowego nastąpić może przedwcześnie, to znaczy przed wystąpieniem czynności skurczowej mięśnia macicy. Podczas pierwszego przebiegu, pierwszego okresu porodu dokonuje się systematycznej oceny jego, a więc ocenia się stan ogólny rodzącej, temperaturę ciała, tętno, ciśnienie tętnicze krwi. Ocenia się czynność serca płodu przy użyciu słuchawki położniczej lub częściej. Dzisiaj stosuje się zapis kardiotokograficzny ciągły lub okresowy. Kardiotokografia ma tę przewagę, iż matka również słyszy bicie serca swojego dziecka. Czynność skurczową mięśnia macicy kontroluje się również krwawienie z dróg rodnych i jeśli odpływają wody, to zabarwienie i stopień ich odpływania. Obserwujemy skracanie i rozwieranie szyjki macicy poprzez badanie położnicze wewnętrzne. Pierwszy okres porodu trwa stosunkowo długo. Prowadzi się go dzisiaj w sposób aktywny, a więc proponuje rodzącej różne pozycje, które przynoszą ulgę i jednocześnie przyspieszają poród. Każda sala porodowa posiada dzisiaj na swym wyposażeniu na przykład worki sako, uchwyty podtrzymujące, drabinki. Drugi okres porodu rozpoczyna się w momencie całkowitego rozwarcia szyjki macicy, a kończy porodem noworodka. Czas trwania drugiego okresu porodu fizjologicznego to najczęściej 15 do 30 minut. Czynność skurczowa macicy w tym okresie to tak zwane skurcze parte. Postępowanie położnicze polega na ścisłym nadzorze stanu rodzącej i płodu oraz udzielaniu pomocy przez położną przy porodzie fizjologicznym i lekarza położnika przy porodzie np. miednicowym. W czasie wyrzynania się główki płodu dokonuje się nacięcia krocza. Dzisiaj przyjęto stanowisko, iż nacięcie krocza nie powinno być stosowane rutynowo. Po ustaniu tętnienia pępowiny dokonuje się odpępnienia noworodka. Na odciętą pępowinę w odległości około 3 cm od brzuszka dziecka zakłada się specjalny jałowy zaciskacz. Trzeci okres porodu nazywa się okresem łożyskowym. Obejmuje on oddzielenie i wydalenie popłodu. Po urodzeniu noworodka czynność skurczowa z macicy słabnie, ale po krótkiej przerwie powraca i po kilku skurczach, często niezbyt silnie odczuwalnych przez kobietę rodzącą, rodzi się łożysko. Po oddzieleniu łożyska dochodzi do obkurczenia mięśnia macicy i zaciśnięcia naczyń miejsca, gdzie było zagnieżdżone łożysko. Trzeci okres porodu nie powinien trwać dłużej niż 30 minut. Po urodzeniu łożyska położna prowadząca poród wraz z lekarzem obecnym przy porodzie bardzo dokładnie ogląda łożysko, ocenia jego wygląd, kompletność budowy z razików, kompletność błon płodowych, sposób przyczepu sznura pępowinowego.
Jeżeli łożysko jest niekompletne, należy wyłyżeczkować ściany jamy macicy. Czwarty okres porodu obejmuje 2 godziny od momentu wydalenia popłodu, czyli łożyska. W tym czasie dokonuje się oceny obrażeń kanału rodnego. W przypadku nacięcia krocza zeszywa się je. Ocenie podlega również wysokość dna i obkurczanie mięśnia macicy, krwawienie z dróg rodnych, stan ogólny położnicy.